Dzień dobry, kochani. Paslak na mikrofonie po raz pierwszy, w głowie się nie mieści. To jest Hot 16 Challenge 2. Dzięki Mazzy za nominację. Nagramy coś, wierzę. Teraz ja nominuję na szybko. Po pierwsze, Mój Człowiek Daniel. To jest nominacja ziomalska. Nominacja muzyczna. Just Five. Chłopaki, cała Polska czeka. Po trzecie i czwarte, nominacje merytoryczne. Profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego i prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Ten bit sobie trochę będzie wchodził, ja tu sobie jeszcze może trochę pogadam. To nie będzie 16 wersów, no troszkę więcej, akurat tak mi się napisało. No i co? Piękny wiek jak na debiut, 32 lata i życie przede mną, taki follow-upik. No i co? Zdejmuję lockdown z niego, otwierają gospodarkę. Jedziemy z tym. Siemacie, nowy wirus pojawił się na mieście. Pamiętasz pierwszy lockdown jak pierwszą maseczkę? Pamiętasz kwarantannę bez rodziny? Zakazy luzują i mniej w domu tkwimy. Nie poniżę na tym traku żadnej dziewczyny. To jedyne rapy w Polsce są bez mizoginii. Dzięki pandemii nagrałem wreszcie kawałek. Epkę dam wam pewnie, ale po wojnie nuklearnej longplay będzie gdzieś przed końcem świata. Nazywam się Rafał, nie zrobię sosu na rapach. Kładę teksty na bity jak plaster na ranę. Jak napity marynowane mięso w kebabie. To trafia do was, ale jak grochem o ścianę. Najlepszych wersów jeszcze w życiu nie napisałem. Pytacie co u mnie, mówię jako śledzi. Choć dziwne rzeczy wychodzą z zakamarków sieci. Mnożą się pandemiczni płaskoziemcy. Antyszczepionkowcy wciąż są niebezpieczni. Bezpieczni. Rap bez slangu to jak bez nuna PZ. No więc na rewirze morda Zośki z kuna wiezie. Rap bez porad o życiu też nie buja. Szczerze szanuj matkę, kupuj piec od Zduna z Niemiec. Rap bez hajsu, tak bywało kur na drzewie. A dziś weksel do dyskonta podsuwa prezes. Powiedz na osiedlu, jeśli skumasz ten tekst, bo nawijam to na pałę, taki luzak jestem. Jak pytacie co dalej, to bez kitu, nie wiem. Dystans się liczy, więc na daczy siedzę. Praca z domu, czyli brudne gary w zlewie. A jak mi się nudzi, no to se podtrzymam kredens. Dobre czy złe czasy, trzeba sprzątać sedes. Hombre to jest klasyk, paslak pięknie jedzie. A wy zostawcie w końcu w spokoju biedne nietoperze. Elo.